Siemanko, witam was bardzo serdecznie w podsumowaniu ostatniego meczu w wykonaniu Wisły Kraków. To wykonanie no, nas nie zadowala, bo jest to mecz przegrany. Jest to mecz, który również przegraliśmy. Nie ma co tutaj dużo mówić, ale irytuje to, wkurza to, jeżeli sędziowie popełniają błędy na naszą no, niekorzyść i myślę, że tutaj sędzia wypatrzył troszkę wynik i inaczej. Ten mecz mógł zakończyć się inaczej, ale to nie zmienia faktu, że Wisła w tym meczu zagrała słabo. Tak naprawdę dobrze zagrała w pierwszych 20 minutach tego meczu. To były dobre minuty. Reszta spotkania to jednak takie walenie w mur, granie schematyczne, które po prostu nie przynosiło efektów, a puszczanie po łomice wykorzystała tak naprawdę praktycznie wszystkie sytuacje, jakie miała. No te wrzutki no po prostu były zabójcze, ale myślę, że wielu zawodników zagrało po prostu też poniżej swoich umiejętności, co też sprawia, że tutaj no niestety musimy wielu zawodników zganić. Ale powiedzmy sobie troszkę o przebiegu tego spotkania. No jak mówiłem, pierwsze 20 minut bardzo dobre, początek spotkania, rzut wolny, zgranie piłki Balty. Można powiedzieć, że to było jedno z lepszych zagrań Balty w tym meczu. I no fantastyczne uderzenie Rodado, naprawdę no świetne, no lepiej się tego naprawdę nie dało uderzyć. No i prowadziliśmy 1-0, potem też była sytuacja, również Rodado tam doszedł do sytuacji strzeleckiej, ale tam trochę się poślizgnął i ten strzał nie był zbyt dobry ostatecznie, ale też z dosyć dużą łatwością dochodził do sytuacji, ale potem zaczęły się dziać no niestety jaja. Jaja, można powiedzieć, jak berety i mecz przegrany. Mecz przegrany tak naprawdę w tamtym momencie, bo straciliśmy bardzo głupie. Po pierwsze, bramka rzutu karnego, no rzut karny tam był, ale no jeżeli dostajesz praktycznie w pierwszej połowie 3 gogi, no to generalnie potem jest bardzo się ciężko obudzić i ciężko już się tak nastawić mentalnie, żeby jeszcze ten mecz wygrać. No, to był generalnie problem, ale pod koniec tej pierwszej połowy była sytuacja, by strzelić bramkę kontaktową, gdyby sędzia podyktował rzut karny, który był jak najbardziej słuszny. Nie wiem czemu tego nie znaczy. Moim zdaniem wiem, w sensie, jeśli chodzi o moje takie subiektywne zdanie. Sędzia wiedział, że jeżeli da drugą żółtą kartkę zawodnikowi Puszczynie Połomice, no to nie, to ten wyleci i trochę wiedział, że może tym wypaczyć mecz, więc wolał nic nie zrobić i wypaczył z drugiej strony. No po prostu wypaczył mecz w drugą stronę, czyli Wisła Kraków mogła ten mecz, nie wiem czy wygrać, ale na pewno wydaje mi się, że remis byłby takim wynikiem, no nie wiem czy sprawiedliwym, ale na pewno no, ten mecz mógł się tak ułożyć, tak mogę powiedzieć. Oczywiście denerwowało też zachowanie bramkarza Puszczy, który od 30 minuty grał na czas, bardzo mocno przedłużał wznowienie gry, także tutaj też jego zachowanie było takie słabe. Co denerwuje? Denerwuje na pewno słaba gra Wisły w tym meczu, bo nie ukrywajmy, że liczyliśmy na coś więcej. Puszcza to też jest jakby słowa Jerzego Brzęczka przed konferencją, że jest to niewygodny rywal i my o tym doskonale wiedzieliśmy. Liczyliśmy, że go po prostu rozwalimy, ten zespół, na poziomie takim po prostu indywidualnym, na poziomie tej jakości piłkarskiej, która Wisła ma tutaj większą tą piłkarską jakość, co do tego, tylko tego w tym meczu po prostu nie pokazaliśmy i tu jest pewien problem, tak? I tutaj się nad tym problemem jak najbardziej trzeba pochylić. Są kolejne mecze, No słuchajcie, można mówić tak, ale generalnie no, Puszcza niewygodny rywal, który no te stałe fragmenty gry, te wrzutki mają naprawdę bardzo dobre. No i tutaj nam to wszystko, że tak powiem, pokazali i szkoda. No ale słuchajcie, są kolejne spotkania. Być może jest to kryzys, być może.
No ale ten kryzys trzeba przetrwać. Było wiadomo, że w końcu tu przyjdzie. Jeżeli ktoś uważał, że Wisła Kraków będzie wygrywała każde spotkanie, albo że Wisła Kraków będzie cały czas punktowała i nie będzie żadnych problemów z tym wszystkim, no to byliście w bardzo dużym błędzie. No, generalnie taka jest specyfika. Patrzcie na taką Termalikę, która też jest jednym z kandydatów do awansu, jednak tam sobie nie za dobrze radzą. Duży Arka Gdynia, bardzo dużo jest takich zespołów, które sobie po prostu nie radzą i wydaje mi się, że ważne by Wisła wyciągnęła odpowiednie wnioski. Pamiętajcie, że jeszcze zostały dwa spotkania, szczególnie to następne spotkanie będzie ciężkie, bo będziemy przystępować naprawdę w bardzo dużym osłabieniu, jeśli chodzi o to spotkanie. Także boimy się. Ale po tych dwóch spotkaniach będzie przerwa reprezentacyjna, więc też będzie szansa odsapnąć, spokojnie popracować, przeanalizować jeszcze raz te błędy i być może też ta gra się również poprawi, a może poprawi się już od kolejnego meczu, tego nie wiem. Może jest to kryzys, może nie. Za wcześnie o tym mówić. A mówienie o zwolnieniu Jerzego Brzęczka, no jest co najmniej śmieszne. Dobra, tyle myślę, jeśli chodzi o słowo wstępu. Przynajmniej bramki nam nie strzelił Rafał Boguski albo Jakub Bartosz, także to są jak najbardziej pozytywy, a my przechodzimy sobie do sekcji twitterowej. No i zaczynamy sobie tutaj od tweeta od Michała Knury. Ewidentny karny dla Wisły, a sędziowie nie dyktują po 5 minutach sprawdzania. Jaja. No faktycznie było to bardzo dziwne. Znaczy przypuszczam, że tam mu mówili, że słuchaj, tam chyba będzie karny. Ale sędzia główny, taka jest moja gdzieś interpretacja, ale sędzia główny uparł się, że nie, tutaj było wszystko dobrze. No nie było, ręka była oczywista, także tutaj jak najbardziej się zgadzamy z tym, co tutaj pan szanowny dziennikarz napisał, także tutaj pełna zgoda, no ale wiadomo, to też był spowodowane tym, że też to był brak drugiej żółtej kartki, no i przy okazji karnego, i ja nie boję się tego powiedzieć, jest to jawne złodziejstwo, z którym nic się nie robi. Bardzo tak samo było z Chrobrym, była taka sama sytuacja, taka sama sytuacja jest tutaj, po prostu zabierają nam punkty. Bardzo cenne punkty, bo tutaj ten remis mógł naprawdę, naprawdę wiele, wiele zmienić. No ale cóż, no jest jak jest i musimy się z tym niestety pogodzić. I tak to wygląda, ale oczywiście tutaj no, zgadzamy się co do tego, że sytuacja była słaba, no i generalnie takie sytuacje nie powinny mieć miejsca. Sędziowie też muszą być ze swoich błędów po prostu rozliczani. Dobrze, przejdźmy sobie dalej. Teraz podejmiemy temat Jerzego Brzęczka. Co do trenera, szefa skautów, dyrektora sportowego, pana Brzęczka, tu nic się nie wydarzy. Nie po to dają mu coraz więcej władzy, żeby go zwalniać. Tak, dla tych, co piszą o zwolnieniu. Tak, ja chcę się też o tym wypowiedzieć, bo uważam przede wszystkim, że to jest trochę niepoważne. To w ogóle, jak ktoś pisze takie rzeczy, to ma naprawdę no mało w głowie. Znaczy, słuchajcie, jeżeli no, nie wyobrażam sobie zwolnienia trenera po dwóch niesłabszych spotkaniach. Można być zirytowanym, ale mam wrażenie, że niektórzy kibice tak żyją trochę przeszłością, taką i wydaje mi się, że my tutaj musimy w każdym meczu wygrać. Słuchajcie, nie, myślę, że tutaj różnie może być, możemy wyjść z pierwszego miejsca, możemy wyjść z drugiego, a może wyjdziemy z balażach, no kurczę, no tutaj ja bym się nie nastawiał na to, żeby być na pierwszym miejscu, może się okazać, że w ogóle nie awansujemy w tym sezonie, też wydaje mi się, że taka presja, którą sobie narzuciliśmy, nie za bardzo nam pomaga, tak prawdę mówiąc. Ale dobra, narzucajmy sobie nawet tą presję, ale nie mówmy takich wypowiedzi, bo to jest śmieszne generalnie. No jak to by było chyba najgłupsze zwolnienie w historii, jakby gościa, który wciąż robi dosyć dobre wyniki go jak najbardziej bronią,
jeśli chodzi o Brzęczka, zostałby zwolniony. No byłoby to najgłupsza chyba decyzja zarządu, jaką sobie można wyobrazić. Jeżeli ktoś mówi, że powoli to jest koniec Brzęczka, no chyba też za wcześnie, żeby coś takiego powiedzieć. Tak naprawdę teraz to jest taki alarm. Alarm, że słuchajcie, jest nieciekawie, musimy zacząć punktować, bo zaraz będzie bardzo, bardzo źle. No będzie źle. Dobrze, że Wisła sobie zrobiła taki jednak, powiedziałbym, taki zapas punktowy, nie? Że jednak tych punktów trochę udało im się zgromadzić, bo teraz nawet te porażki bolą, ale wiemy, że mamy przynajmniej tą sytuację w tabeli stabilną, no ale co nie zmienia faktu, że musimy swoje mecze wygrywać, żeby tutaj o czymś poważnym myśleć. I kontynuacja, można powiedzieć, tego tematu, też dotyczy to oczywiście Jerzego Brzęczka. Komunikacja z mediami, a co za tym idzie z opinią publiczną, to jest przeogromny problem Jerzego Brzęczka. On nie wie, co i kiedy powiedzieć, a kiedy coś przemilczeć. Gdyby nie to, odbiór jego osoby byłby inny. Całkiem możliwe, myślę, że można by się z tym zgodzić. Wiecie, co innego ja mogę sobie powiedzieć, że sędzia nas okradł i jest złodziejem. Oczywiście no, to byłoby też przesadzona wypowiedź, ale generalnie no, doszło do jawnego złodziejstwa. Tak trzeba sobie jasno powiedzieć, więc ja mógłbym tak powiedzieć i ja nie jestem trenerem, nie jestem aż tak na świeczniku jak trener Brzęczek. No trener Brzęczek ma z tym problem, gdzieś tam, czy to też budował tą taką zamkniętą twierdzę, tak, różnymi wypowiedziami na konferencjach przedmeczowych, czy właśnie teraz, co powiedział o tych, myślę, że niepotrzebne, myślę, że trener Brzęczek już ma takie doświadczenie, które powinno zaprocentować i powinien trochę o innych rzeczach rozmawiać i trochę może bardziej dyplomatycznie czasami. Wiadomo, że kibice nie są z tego zadowoleni, ale czy z takich wypowiedzi Jerzego Brzęczka kibice są zadowoleni? Też nie sądzę. Także tutaj myślę, że trener Jurek Brzęczek musi się nad tym również zastanowić, pochylić. Także tak. I czas przyszedł na oceny. Mikołaj Biegański. To był chyba najsłabszy mecz Mikołaja Biegańskiego w tym sezonie. No i to takie plus 3. Takie plus 3, bo naprawdę no nie było dobrze. Nie było dobrze, jeśli chodzi o Biegańskiego. Ta druga bramka ewidentnie troszkę na jego konto i też było parę takich gorszych interwencji. No muszę go troszkę tutaj schłodzić i troszkę może utemperować, że tutaj no ten występ nie był najlepszy w jego wykonaniu. Krystian Wachowiak, to też no ta ręka, pierwsze 20 parę minut było niezłe, potem było już tylko gorzej, także też takie, no ten plusik, tak naprawdę plusik, gdyby nie ta ręka, to byłoby plus 3, a tak to jest takie, no niestety minus 3, bo potem się wszystko się posypało. Kolej zszedł z kontuzją, więc nie wiadomo jak będzie, ale myślę, że to był taki kolej, akurat myślę, że miał dosyć dużo dobrych interwencji, ale też minus, myślę, że takie minus 4 to tak. Łasicki też dosyć dobrze, więc myślę, że, znaczy inaczej, kurczę, tak teraz myślę, że po plus 3. Kolej oraz Łasicki po plus 3. Jaroch, kurczę, trochę tego było za mało, także dałbym 3. Plewka minus 3, bo niektóre straty naprawdę bardzo, bardzo nieodpowiedzialne. Jelić Balta również minus 3, ta asysta tylko ratuje, bo tak to byłoby niżej. Mateusz Muński, no były jakieś przebłyski, więc może dam plus 3. Duda był ok. Duda myślę, że tutaj zagrał przyzwoicie, no będzie pauzował w następnym meczu za kartki, ale myślę, że mogę go ocenić na 4. Michał Żyro, kurczę, tam mało było, no takie 3 plus 3, ale to już takie naprawdę naciągane. Roddado, myślę, że czwórkę nie możemy mu tutaj dać bez żadnych
bez żadnych problemów. Tak wyglądają oceny za to spotkanie. No cóż, chcieliśmy czegoś więcej, chcieliśmy gry Wisły, która będzie na lepszym poziomie, chcieliśmy, żeby tutaj pokazać siłę. Tego się nie udało. Tego się nie udało, chyba żebyśmy tylko obejrzeli pierwsze 20 minut tego spotkania, no to byśmy powiedzieli, że Wisła przeważa, Wisła grała w tym spotkaniu lepiej. Ale ten mecz to już jest historia, nic już nie zmienimy. Jak już powiedziałem, być może jest to kryzys, ale każdy kryzys trzeba przezwyciężyć. I jeżeli Wisła to zrobi, to będzie świadczyło o tym, że to jest silna drużyna, to te słowa, które wypowiadają po każdym nieudanym meczu, znaczy po każdym, bo jeżeli się taki mecz zdarza, no to wtedy mówią o tej złości, o tym poirytowaniu, że znaczy poirytowaniu, tej takiej sportowej złości, tym wszystkim, że są źli i tak dalej i chcą się kibicom, że tak powiem, zrehabilitować, to myślę, no czas by to po prostu potwierdzić, myślę, i to będzie najlepsze rozwiązanie. Nie jesteśmy już liderem, ale wierzę głęboko w to, że wrócimy na to należne miejsce. Ja dziękuję Wam bardzo za uwagę, zapraszam Was do komentowania oczywiście filmu, a ja się z Wami żegnam, do zobaczenia, do usłyszenia. Piona!